postuluje prawo, jak z prawem medycznym wygląda sprawa w kraju, to my doskonale wiemy. Jest jak jest. Ja bym jeszcze zwróciła uwagę, zanim oddam Państwu głos na to, że interesujące jest nie tylko, nie są tylko przepisy, które regulują sposób, w jaki uczestniczą ludzie w badaniach klinicznych, ale również prawo, które niektórym zabrania uczestniczenia w prawach klinicznych. To inny problem, prawda? To też jest z punktu widzenia poruszanego przez Pana problemu. Interesujące, proszę uprzejmie. Uniwersytet Rzeszowski. Z ostatniego Pana stwierdzenia wynika, że nie ma żadnych uregulowań prawnych, które by regulowały przeprowadzanie eksperymentów medycznych, tak? Znaczy nie, powiedziałem. Pan powiedział, że nie ma uregulowań, które by w jednoznaczny sposób to regulowały, tak? Nie powiedziałem, że jakby niespełnione są takie standardy legislacyjne, ponieważ ta problematyka badań klinicznych jest uregulowana, to co powiedziałem na początku, w aktach prawnych różnego rzędu, ustawach, rozporządzeniach. To, że jest w różnych aktach prawnych, nie jest. Nie jest. Czy Pan kiedykolwiek interesował się, w jaki sposób działają komisje bioetyczne przy okręgowych izbach lekarskich? To znaczy, interesowałem się od tej strony, ale interesowałem się bardziej z takiej perspektywy prawnej. To niech się Pan zainteresuje, bo ja akurat nie jestem członkiem takiej komisji i wiem, my rozpatrujemy właśnie tego typu problemy. A więc, żeby można było prowadzić jakiekolwiek badania kliniczne, przede wszystkim musi być opinia Okręgowej Komisji Etycznej. I tam się właśnie rozpatruje przede wszystkim, kto badanie prowadzi. Przy Okręgowej Izbie Lekarskiej. Tak. Są przy klinikach, też są. I tam jest dokładnie wyszczególnione, co można, czego nie można. Musi być zgoda komisji etycznej, żeby dana osoba brała udział w eksperymencie, bo tam są eksperymenty, badania i tak dalej. To jest jeszcze rozdzielone. Przede wszystkim nigdy nie jest możliwe, żeby to badanie było szkodliwe dla pacjenta. Bo pierwszym podstawowym warunkiem jest sprawdzanie, czy w trakcie brania udziału w badaniu klinicznym ten pacjent, jeżeli jest chory, jest dalej leczony i tylko wtedy, gdy to badanie nie wpłynie na sposób leczenia i nie przyczyni się do pogorszenia zdrowia, tylko wtedy takie badanie może być. Oczywiście nawet jeżeli, bo są badania tak zwane zaślepione, czyli nie wiadomo kto co dostaje. Są na przykład, jest placebo, jest jeden lek i drugi lek porównywany. I teraz nie jest możliwe, nikt nie wie kto co dostaje, bo to dopiero się rozświetla, dopiero po skończeniu badania wiadomo kto co dostaje. I teraz na pewno nikt nie zgodzi się, żadna komisja nie zgodzi się, żeby dostawał tylko placebo. Powiedzmy, jest chory na serce. Tak. Właśnie ja dlatego usiłuję Panu przedstawić, że po prostu Pan się nie zapoznał z metodami i z, powiedzmy, ze standardami, jakie trzeba spełniać, żeby były prowadzone badania kliniczne. Oczywiście, bo te badania są i one legalne i one funkcjonują. Po pierwsze, jeżeli chodzi o to będzie zrozumiane. Jeżeli chodzi o kwestię prawną, ja wyraźnie zaakcentowałem, że podstawowym mankamentem prawa medycznego w Polsce jest ta wieloaktowość, ta wspomniana przeze mnie rozrzucenie problematyki po szeregach aktów różnego rzędu. To jest na przykład ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, rozporządzenie ministra w sprawie szczegółowych wymagań zabezpieczeń. No mógłbym coś czytać długo. Tak, ale to, że są różne prawa, nie znaczy, że tego nie ma. Ale to jest fakt, że jest wiele różnych aktów, no nie słyszymy. Nie, ale pan stwierdził, że nie ma takich uregulowań. Padła teza, że nie ma jednego aktu prawnego, który... Chyba pan się przejęzyczył, dlatego że ja się nie zgodzę, że nie ma uregulowań. Bo uregulowania są i konkretne. Powiedział na to wieloaktowość, jest chociaż projekt Ministerstwa Zdrowia, który dąży do pewnego kompleksowej regulacji prawnej w postaci projektu ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych. Czyli ta wieloaktowość jest, ale ona jest mankamentem z perspektywy prawnika. Odnosząc się do drugiego pytania o
miałem dalsze takie uwagi, bo się nie zapoznałem z zasadami funkcjonowania komisji bioetycznej. Oczywiście pani ma rację, że te badania są poprzedzone dokładną analizą. Jednakże to, co pani powiedziała, można podłożyć w bardzo prosty sposób. Bardzo często badania, które zostały dopuszczone przez komisję bioetyczną, są przerwane, czyli pojawiają się jakieś efekty uboczne, pojawiają się jakieś okoliczności, które właśnie pomimo tej pierwotnej zgody komisji muszą być przerwane. Więc można powiedzieć, że badanie kliniczne, które zostało dopuszczone, prawda, będzie zakończone sukcesem w postaci wprowadzenia tego nowego. Nie, ale to tak samo nie ma pan gwarancji, że lek, który wszedł, który może pan używać, jest bezpieczny. Proszę popatrzeć, ile tam jest zabezpieczeń, bo jest szkodliwy na to. I nie jest wykluczone, że ten lek na przykład spowoduje pana śmierć. To nie jest i tego nigdy nie wykluczymy. Dobrze, ale ja mówię, to są przypadki. My nie jesteśmy w stanie, bo dany organizm różnie reaguje i na ten sam, powiedzmy 100 osób będzie dobrze działać, a na 101 osobie powiedzmy przestanie, ale często, ponieważ biorę udział i są zawsze informacje o tak zwanych działaniach niepożądanych, na przykład część zgonów jest spowodowana nie tym, że pacjent zażywał lek, tylko że on był chory. Państwo mnie dogadali, bo pani, rozumiem, dla pani to jest egzystencjalnie ważna kwestia. Nie, dla mnie nie jest, bo to jest, ja jestem filozofem i ja uczę na uczelni, a to dodatkowo pracuję w tej komisji, więc znam bardzo dobrze, oczywiście. O to mi dokładnie chodziło, że pani jest zaangażowana w pracę komisji. Pan wskazuje na medykamenty, tak, a pani zwraca, że przepisy są. Są, oczywiście. Chociaż pan by miał ochotę, oczywiście, dodawać, że to nie znaczy, że zgoda jest taka i żaden pacjent nie jest w stanie tego zrozumieć. No tak, to żeśmy czytali gdzieś, przecież pokażali. Ja przepraszam, tylko pan doktor Jakubowski zgłaszał się już od jakiegoś czasu, ja dlatego to... Pawlikowski, przepraszam. Ten spółczyk chciałem włączyć króciutko, bo jest rzeczywiście, ja bym stanął po stronie pana jednak. Bo prawdą jest rzeczywiście, że komisje bioetyczne działają, ale cała ich działalność jest oparta na jednym artykule ustawy o zawodzie lekarza i to jest jakby od strony prawnej całe ich umocowanie. Natomiast ich procedury i tak dalej opierają się na pewnych rozporządzeniach, a najczęściej na standardach międzynarodowych różnych tam towarzystw etycznych, bioetycznych i tak dalej. Więc to jest bardzo duża luka prawna. I najlepszym dowodem na to jest chociażby ostatnia praca habilitacyjna docenta Czartkowskiego z Warszawy, który chyba w Polsce ma takie największe doświadczenie, jeśli chodzi o działalność komisji bioetycznych i jest tam dość dużo postulatów też takich właśnie idących w kierunku regulowania prawnego działalności komisji bioetycznych. Tajemnicą Policznela jest też to, że te komisje bioetyczne w różnych miastach różnie działają i czasami także to też wskazuje na to, że no dużo do sobie. Ale to jest wina osób, które działają. Ale to jest regulacji. Przez 6 lat Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, także przysłuchiwałem się z częstotliwością. Rzeczywiście ten postulat dotyczący przepisów to jest taki, że jedne wykluczają drugie i tak dalej. I to trzeba rzeczywiście wielkiej mądrości. Trzeba by to uporządkować, ale nie wiem, czy ktoś się na to odważy, bo to by trzeba czasu i wielkiej mądrości. A druga rzecz... To nie chodzi tylko o czas i o mądrość i prawodawcy, ale czasami im mniej przepisów, tym lepiej. Czasami. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Mówił pan, że badania kliniczne, tak zrozumiałem, że niekoniecznie muszą mieć cel poznawczy. Wszystkie badania kliniczne mają faktycznie cel poznawczy. Znaczy, to był skok myślowy polegający na tym, że nie mogą być prowadzone badania, które mają wyłącznie ten aspekt poznawczy. No ale inaczej wiedza by się medyczna... Co zresztą pan powiedział, to pan powiedział, tak. Pamiętam.